Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Z taką radością zapowiadamy ten dziennik pokładowy, chociaż dzisiaj dzień szykuje się pełny emocji. 25 stycznia 2024 rok, czwartek. Oczywiście te emocje związane są z tym, co wydarzy się w polskim parlamencie. Już w studiu jest pan poseł Maciej Wąsik. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. To za chwilę będziemy rozmawiać po naszej rozmowie, tylko zapowiem, co jest w dzienniku pokładowym. Pan Norbert Różycki, koordynator protestu Drwali w Bieszczadach, bo drwale w Bieszczadach protestują. Dlaczego protestują, dowiemy się od pana Norberta Różyckiego. Potem kronika paryska, a po godzinie 8 gościem poranka wnet będzie profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a na zakończenie poranka Przemysław Wipler, poseł, napisano niezrzeszony, poseł z Konfederacji, czyli partii, która jest w opozycji. O godzinie 9:10 zawiesiliśmy. Nie będzie studia Wilno. Będziemy opowiadać o tym, co dzieje się pod polskim parlamentem. O godzinie 9:30 nie będzie raportu z Kijowa, ale w poranku wnet wystąpi Artur Żak i opowie o ostatnich 24 godzinach na Ukrainie, bo pamiętamy, na Ukrainie jest wojna, w Strefie Gazy jest wojna, w Morze Czerwone jest niespokojne, Tajwan jest niespokojne, także w wielu punktach na świecie trwają albo tlą się rozmaite konflikty. Oczywiście jak każdego ranka 3 gazety są, każdego ranka były 2, bo patrzymy, co pisze Gazeta Wyborcza i co pisze Gazeta Polska codziennie. Dokupiłem Rzeczpospolitą dzisiaj o poranku w kiosku, bo zobaczyłem tytuł: te mandaty wygasły. Zdaniem większości prawników, zarówno Maciej Wąsik, jak i Mariusz Kamiński, nie są posłami. O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Z kolei Gazeta Polska: Tusk zapowiada polityczną zemstę na posłach Kamińskim i Wąsiku. A tytuł z Gazety Wyborczej zacytuję, ale najpierw, panie pośle, panie ministrze, proszę założyć słuchawki, bo posłuchamy krótkiej, ale dwuminutowej wypowiedzi wczorajszej premiera Donalda Tuska. Nie kwestionując w żadnym wypadku legalności tego ułaskawienia, bo wszystko na to wskazuje, że tym razem pan prezydent Duda ułaskawił prawidłowo panów Kamińskiego i Wąsika, to nie zmienia faktu, że panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy. Te, których byliśmy świadkami, a których, niektórych zaledwie się domyślamy, właśnie w tych ostatnich 8 latach. Ja nie odpowiadam za plany PiSu i panów Kamińskiego i Wąsika, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te awantury, ta nieustanna destabilizacja państwa, to koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach właściwie drugorzędnych, wtedy, kiedy wokół nas i w Polsce, ale też na świecie dzieją się tak ważne rzeczy dla naszej przyszłości, to jest, my musimy ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować, uzbrajać państwo polskie przeciwko tego typu destabilizującym działaniom. Ale jeśli będą próbowali destabilizować, czy to w sali sejmowej, czy gdzie indziej, życie naszego państwa, to pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Polki i Polacy chcieliby się zajmować czymś innym niż losami panów Wąsika i Kamińskiego. Powiedział wczoraj premier Donald Tusk. Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka wnet. Bez uśmiechu słuchał pan wypowiedzi premiera Donalda Tuska. No bez, bo trudno takiej wypowiedzi, takiej groźby słuchać z uśmiechem. Ja to zrozumiałem tak, że jeszcze nie wie za co, ale będzie nas ścigał. Domyśla się, możemy się domyślać pewne rzeczy, możemy się nie domyślać. To jest zapowiedź tak naprawdę represji politycznych przez Donalda Tuska wobec osób, które są w opozycji, wobec posłów, których chcą bezprawnie pozbawić mandatu poselskiego, wbrew wyrokowi Sądu Najwyższego, wbrew orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej. No, ciężko z uśmiechem patrzeć na taką
przepraszam najmocniej. Ciężko z uśmiechem słuchać takiej deklaracji premiera, ale ewidentnie jest to zapowiedź politycznych represji i nie wątpię, że Tusk, który rzadko dotrzymuje słowa, w tym wypadku słowa dotrzyma. Dzisiaj o godzinie 10 zaczyna się posiedzenie Sejmu. Pan ruszy w kierunku ulicy Wiejskiej? Ja chciałem powiedzieć tak. Zostałem wybrany 24 tysiącami głosów jako poseł Rzeczpospolitej. Sprawuję mandat poselski i będę go wypełniał najlepiej jak potrafię i najlepiej jak dają mi możliwości zewnętrzne. Nie powiem, co dokładnie będę robił, natomiast jestem posłem na Sejm. Próbowano pozbawić mnie i Mariusza Kamińskiego mandatu poselskiego poprzez pozorny wyrok sądu. Pozorny dlatego, bo ta sprawa, za którą, o której media mówią, że skazano nas 20 grudnia, jest sprawą już osądzoną dużo wcześniej. To znaczy zapadł kuriozalny, drakoński wyrok w 2015 roku, po którym prezydent Andrzej Duda dokonał aktu łaski wobec nas i nas ułaskawił. I ten akt łaski jest oczywiście w prawie. Sąd uznał, że oceni prerogatywy prezydenta. Jeszcze raz nas będzie, że prezydent nie mógł tego aktu dokonać. Zmieniano nawet podręczniki po to, żeby udowodnić to, że prezydent nie mógł tego aktu dokonać prawomocnie. Natomiast większość prawników zdaje sobie sprawę, że pogląd doktryny był taki, że na każdym etapie postępowania prezydent mógł to zrobić. I sądzono nas po raz drugi za tą samą sprawę. Sąd Najwyższy, Izba Karna uznała to właśnie w ten sposób, dlatego nie jesteśmy prawomocnie skazani. Ja chciałem powiedzieć tak, kiedy siedziałem w więzieniu w Przytułach Starych, miałem akurat możliwość, bo przywieziono mi telewizor, oglądania w zasadzie wszystkich programów, które są na tak zwanym multiplexie, czyli na telewizji naziemnej. I wszyscy dziennikarze tak zwanego głównego nurtu mówili: Wąsik, Kamiński skazani. Nie, oni mówili: Wąsik, Kamiński prawomocnie skazani. Podkreślali to na każdym etapie. Tak jakby brief poszedł z rządu, że właśnie tak mają mówić. Ta prawomocność była podkreślana, co oczywiście pokazuje, że jeżeli ktoś nad wyraz mocno to podkreśla, to tak nie jest, robi to po coś. Ja powiem tak, że siedzieliśmy 2 tygodnie. Dzięki panu prezydentowi udało się wyjść i dzięki temu możemy z państwem tu porozmawiać. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami. Bo było z nami mnóstwo osób. Zarówno z tych, którzy demonstrowali w Warszawie 11 stycznia, między innymi w naszej obronie, zarówno tych, którzy przyjeżdżali pod więzienia. Codziennie pod oknem mojego więzienia w Przytułach Starych zbierali się ludzie. Krzyczeli do mnie, komunikowali się ze mną, przekazywali to, mi... to słyszał. Oczywiście, że tak. Cela numer 339. Stawałem w oknie, zapalone światło. Ponoć było mnie widać. Cieszyłem się bardzo z każdego odruchu. Nie wiedziałem, ile tam jest ludzi. Wiedziałem, że jest sporo, bo te krzyki były rzeczywiście tubalne i okazuje się, że to z dnia na dzień było coraz więcej osób. Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwy. Bardzo dziękuję za słowa wsparcia. Bardzo dziękuję za listy. Ostatniego dnia przed wyjściem, tego samego dnia, kiedy wychodziłem, tylko jednego dnia dostałem 60 kartek pocztowych i listów, które wszystkie przeczytałem po kilka razy. Łącznie tych listów jest kilkaset, które dostałem. Pewno jeszcze przyjdą do więzienia, na pewno władze więzienia przekierują je na mój adres prywatny. Także bardzo wszystkim dziękuję za to wszystko, co robiliście dla nas, po to, żeby nas podtrzymać na duchu, i żeby nas pomóc. I zaraz do tych spraw więziennych i do samego aresztowania w Pałacu Prezydenckim wrócimy. Pan powiedział o tym, że to ułaskawienie prezydenta z 2015 roku jest w mocy, że jest pan posłem, że został pan wybrany. No, innego zdania jest marszałek Hołownia. Już wiadomo, że Straż Marszałkowska wie, że obaj politycy nie mogą być na sali
obrad i zakładam, że się na niej nie znajdą. Tak mówił wczoraj marszałek Hołownia. Już wcześniej wydał straży polecenie, by nie wpuszczać Wąsika i Kamińskiego do sali plenarnej. Nie będą nikogo bić, za nikim biegać, potrafią zatrzymać osoby nieuprawnione bez przemocy. Tu nikt z nikim się szarpać nie będzie, ale jeśli w jakiś sposób przenikną na salę obrad, to się zastanowimy nad tym. Zrobię wszystko, by w Sejmie panował spokój. To jest wypowiedź marszałka Hołowni, premier Donald Tusk. I też wielu prawników mówią, wygasły mandaty dwóch posłów. To jest, nie chcę użyć słowa prawomocne, ale taka jest sytuacja prawna. Nie mają panowie prawa do tego, żeby uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu. No tak, no rzeczywiście posłowie opozycji będą pozbawieni prawa w posiedzeniu Sejmu. Wyrok Sądu Najwyższego, który twierdzi, że my jesteśmy nadal posłami, nic tu nie znaczy? No jak to jest? To Donald Tusk będzie mówił, kto jest posłem, a kto nie jest posłem? Kto jest mu wygodny w Sejmie, kto nie jest w Sejmie? No tak. Jakie to są czasy? Ale tu... Jakie to są czasy, że Donald Tusk będzie decydował, wybierał sobie, kto ma być w opozycji wobec niego, a kto nie ma prawa wejść do Sejmu, bo jest mu nad wyraz niewygodny. Ale tutaj jest ważne nieuznanie aktu ułaskawienia prezydenta Andrzeja Dudy. Ale to nie Donald Tusk ma uznawać ten akt ułaskawienia, tylko Sąd Najwyższy. Orzek, czy mało tego, no ja chciałbym powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, o którym mówili posłowie opozycji, że nie można oceniać jego składu, że nieważne, czy tam w składzie są dublerzy, czy niedublerzy, uprawnieni, czy nieuprawnieni, ale ma podejmuje decyzje ostateczne. Ten Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent w 2015 roku miał pełne prawo do tego, żeby dokonać aktu łaski i ten akt łaski działa. Ale jednak Donald Tusk powiedział, że to nie działa i że poseł Wąsik i poseł Kamiński nie wejdą do Sejmu. To Donald Tusk podejmuje decyzję, nie Hołownia. Hołownia jest marionetką w rękach Tuska, żeby nasi słuchacze sobie zapamiętali. I co? Ja czytałem wczoraj, że Straż Marszałkowska stoi w pełnej gotowości. Czytałem wczoraj, że być może kompanię policji nawet wezmą, żeby wspomóc Straż Marszałkowską. Ja rekomenduję marszałkowi Hołowni, żeby jeszcze barierki postawił dookoła Sejmu. Te, które z takim wstrętem, prawda, zdejmował. Później znowu instalował. Później gdzieś tam sprzedawał na jakiejś aukcji. Niech postawi barierki. No. Ale pan mówi, to działa. Mówimy o systemie prawnym, ale pana te dokumenty, czy te legitymacje poselskie, rozumiem, nie działają, bo marszałek Hołownia wydaje polecenia Straży Marszałkowskiej, jest panem w parlamencie i mówi, tego pana nie wpuszczamy, ta legitymacja nie działa, ten mandat wygasł. I co? I to jest właśnie demokracja Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i całej tej koalicji. No dobrze, 13 ale grudnia. Co w takiej mamy sytuacji... do czynienia z pełzającym stanem wojennym tak naprawdę. Ale co w takiej sytuacji można by zrobić? Co pan może zrobić? No przychodzi pan do Sejmu, stoi naprzeciwko... Nie mogę panu powiedzieć, panie redaktorze. No dobrze, to jest... Ja powiem tak, będę wykonywał swój mandat poselski, będę wykonywał wolę moich wyborców, będę działał w taki sposób, jak będę mógł. Dobrze, to rozumiem, że jest jakiś plan. O tym planie w Interli pisała jedna z dziennikarek. Prawda, pisała, tak? Co tam pisała? Że wszyscy posłowie, dokładnie nie zacytuję, musiałbym otworzyć Interli, ale że jest plan, nie wiem, że panu wniosą posłowie Prawa i Sprawiedliwości na salę sejmową, albo że coś podobnego się wydarzy. Dwóch. Wcale nie jakichś wielkich, tęgich posłów. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Pół aparatu państwa jest postawione na nogi, bo dwóch posłów będzie chciało wejść na salę. I to aparatu państwa, który jeszcze nie tak dawno, półtora miesiąca albo dwa miesiące temu był pod nadzorem Mariusza Kamińskiego. Tak. No jak to w ogóle wyglądało, to zdarzenie? Bo podwładni Mariusza Kamińskiego nagle byli w roli tych, którzy mają Mariusza Kamińskiego i pana ministra doprowadzić do aresztu.
Sytuacja była ciekawa, no bo chciałbym się zapytać, czy uważa pan, panie redaktorze, że policja może wejść do Sejmu bez zgody marszałka Sejmu? Nie może. Nie może. Czy w takim razie może wejść do kancelarii prezydenta bez zgody prezydenta? Nie powinna przynajmniej. Nie, no oczywiście, że nie może. To jest oczywiste. Ja, dla mnie jest to oczywiste. I, nawiązuję oczywiście do naszego zatrzymania. A powiem tak, że Służba Ochrony Państwa ma obowiązek zapewnić prezydentowi pełne bezpieczeństwo. Także miejsca, w którym mieszka. On mieszka w Pałacu Prezydenckim. Ale... I no, jestem zdumiony, w jaki sposób ta władza łamie kręgosłupy ludziom, bo rzeczywiście nie chodzi mi o bezpośrednią ochronę prezydenta, która jest na pewno bardzo lojalna wobec prezydenta i myślę, że poświęci bardzo dużo, żeby zapewnić prezydentowi bezpieczeństwo, ale chodzi o władzę Służby Ochrony Państwa, które po prostu według mnie zdradziły prezydenta. To była zwykła, klasyczna zdrada. Podstęp wobec osoby, którą powinny chronić. Między innymi w tym podstępie wziął udział w tej zdradzie były szef ochrony pana prezydenta, pan Hebda, który no, został wiceszefem SOP-u, który dostał zadania, że prezydent ma mieć naprawdę na najwyższym poziomie zapewnione bezpieczeństwo. I bo to... my pamiętamy, co się stało w 2010 roku, pamiętamy tą nagonkę, pamiętamy te wszystkie szykany, które były wobec Lecha Kaczyńskiego. I ja tutaj nie mam wątpliwości, że polityka dzisiaj Donalda Tuska wobec Andrzeja Dudy jest pewną kopią polityki, którą Donald Tusk w owym czasie prowadził wobec Lecha Kaczyńskiego, czyli hejt, czyli umniejszanie, czyli próba gdyby takiego budowania atmosfery upokorzenia, deprecjacji zarówno osoby, jak i urzędu. O tym też między innymi panowie rozmawiali wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą? Kończyliśmy tą rozmowę, którą nam przerwało wejście policji za zgodą Służby Ochrony Państwa 9 stycznia, kiedy czekaliśmy na prezydenta, żeby dokończyć rozmowę. Ja powiem tak, my owego dnia 9 stycznia byliśmy przygotowani na to, że będziemy zatrzymani w celu dostarczenia nas do zakładów karnych. Nasze żony spakowały nam walizki. Mieliśmy wszystko ze sobą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że taka sytuacja będzie. My żeśmy się nie ukrywali. Nie. Wyszliśmy na konferencję prasową i powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Wszyscy doskonale wiedzieli. To nie jest tak. Tutaj chcą jak gdyby przypisać tam, że próbowaliśmy się tam zabarykadować. To nieprawda. Ja powiem tak. Gdyby policja zadzwoniła do szefowej kancelarii i powiedziała, że mają takie polecenia i że chcą dokonać zatrzymania. My prawdopodobnie po rozmowie z prezydentem byśmy wyszli i powiedzieli, tu jesteśmy, bardzo proszę, bierzcie nas. Tak by było, oczywiście, że tak. Nie zamierzaliśmy narażać pana prezydenta na żadne nieprzyjemności. Natomiast no, nie wyobrażaliśmy sobie, że bez wiedzy, bez zgody prezydenta dojdzie do takiego wejścia siłowego do w zasadzie do sekretariatu prezydenta, bo byliśmy w gabinecie ministra Mastalerka, a tak gabinet ministra Mastalerka i gabinet prezydenta ma wspólny sekretariat. No, czyli tak jakby wejść. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I to aresztowanie. Taka sytuacja nie miała miejsca dotychczas. Ten sekretariat prezydenta łączący dwa gabinety, w tym gabinet głowy państwa, to tam nastąpiło to zatrzymanie, czy my gdzieś na dole? W gabinecie pana ministra Mastalerka, SOP, ten jeden z wiceszefów SOP-u doprowadził po prostu policję na miejsce, bo pałac jest duży, bo policja nie zna rozkładu, nie wie co, jak, więc została doprowadzona przez znajdźmy, to trzeba tak nazwać, ludzi, którzy są pozbawili sami siebie honoru oficerskiego. Wydaje mi się, że i tam doszło do tego zatrzymania. My rzeczywiście się nie broniliśmy, tylko poprosiliśmy, żeby policja wzięła nasze rzeczy, które były przygotowane, bo mieliśmy wszystko przygotowane do tego, że będziemy zatrzymani, że Donald Tusk i Marcin Kierwiński uznali, żeby za wszelką cenę posłów, którzy mają mandaty, którzy mają doprowadzić do zakładu karnego. Kiedyś to wszystko wróci i kiedyś to wszystko zostanie na pewno, wierzę w to gorąco, rozliczone.
podsumowane, ocenione. I sądy wydadzą w tym zakresie wyroki, jestem o tym przekonany. Czyli psychicznie był pan przygotowany. Mariusz Kamiński wcześniej podjął decyzję, bo dzień po aresztowaniu panów był odczytany list Mariusza Kamińskiego o tym, że rozpoczyna głodówkę. Pan też był od początku zdecydowany na to, żeby głodować? Tak, to był jedyny taki instrument, który mieliśmy. Rzeczywiście nie zjedliśmy ani jednego posiłku ani w areszcie na Grochowie, ani w zakładzie karnym. 14 dni nie jedliśmy. Myślę, że media dokładnie śledziły tą sytuację, szczególnie Mariusza Kamińskiego, który jest drobniejszy ode mnie. Ja jestem duży i miałem potężne zapasy, które troszeczkę, prawda, się zmniejszyły. Natomiast ja czuję się dobrze. Mariusz Kamiński musi jeszcze jak gdyby konsultować się z lekarzami, no bo tam oczywiście ma pewne obciążenia. I chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ostatniego dnia naszego uwięzienia w zakładzie karnym, kiedy już było wiadomo, że pan minister Bodnar przesłał opinię do pana prezydenta, czyli że będzie ułaskawienie, no ktoś podjął decyzję, żeby jednak... według mnie ta decyzja nie miała żadnego racjonalnego umocowania, żeby Mariusza Kamińskiego przymusowo dokarmiać. I zastosowano wobec niego najbardziej brutalną metodę, bo on zgadzał się na to, żeby stosować kroplówkę, ale jemu po prostu wzięto sondę, próbowano mu przez nos wprowadzić pokarm, kiedy to się nie udało, bo ma tam problem z przegrodą, to po prostu przez gardło wsadzono mu i wbrew jego woli, przy jego oporze. No, to nosiło znamiona po prostu tortu. Wczoraj panowie byli w telewizji Republika gośćmi. Mamy taki fragment wypowiedzi Mariusza Kamińskiego. Patrzę w wczorajsze rozmowy w telewizji Republika. Posłuchajmy. Nie była to niestety próba, tylko zostało to przeprowadzone ostatniego dnia mojego pobytu w więzieniu. Mimo tego, że w przestrzeni już medialnej, publicznej istniała informacja, że albo tego dnia, co nastąpiło, bo po południu prezydent nas ułaskawił, albo w najbliższych dniach coś takiego się stanie, no, została przeprowadzona ta operacja przymusowego dokarmiania mnie. Przyjechał sędzia do więzienia, zarządził przymusowe dokarmianie, które wyglądało w ten sposób, że zostałem wyprowadzony z celi. Przypięto mnie pasami do łóżka w innym pomieszczeniu, po czym przez nos usiłowano mi kilkukrotnie wcisnąć sondę, ponieważ mam jeszcze z dzieciństwa przegrodę uszkodzoną. Nie byli w stanie przeprowadzić tych rur, tych sond przez nos do mojego organizmu. Zrobili to przez przełyk, także taka brutalna akcja. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że było to dla mnie duże cierpienie fizyczne. Została przeprowadzona. Uważam to za skandal. Tak naprawdę można powiedzieć, że była to tortura, która niczemu nie służyła. Rzeczywiście dzień wcześniej miałem pewne problemy kardiologiczne. Zostałem przewieziony do szpitala zewnętrznego. Tam wszystkie sprawy zostały uregulowane. Szpital nie widział potrzeby mojej hospitalizacji i wróciłem z powrotem do więzienia, więc nie było żadnego stanu zagrożenia życia. No, jest to coś, co myślę, że miało mnie złamać, ale nie złamało. Przyjąłem to wszystko z godnością i wiem, że gdybym dalej był w więzieniu, zapewne codziennie by takie rzeczy się działy, ale jestem na wolności. Cieszę się, że będę mógł tu na wolności walczyć dalej z tym podłym reżimem, który zaczyna opanowywać nasz kraj. To była rozmowa, którą Łukasz Jankowski przeprowadził z Mariuszem Kamińskim. A my wracamy do rozmowy z Maciejem Wąsikiem. Przewieziony pan został do tych przytuł starych. Ten areszt śledczy na Grochowie jest w jakim stanie? To jest... Ciężki. Potem... Ciężki. A... Przyznam się, że było mi potwornie zimno, kiedy dostarczono w środku nocy. Dostałem
4 koce, żeby się ogrzać, ale przyznam się, zmarzłem. A jaka była relacja, przepraszam, bo przerwałem. Jaka relacja była między służbami poszczególnymi, a panami ministrami? Dla mnie to było zaskakujące, bo na Grochowie traktowano nas jako ciężkich przestępców. To znaczy, żeby przejść 5 metrów między celą a tam pokojem jakimś tam, w którym siedział funkcjonariusz, czy dyrektor, czy tam funkcjonariusz służby więziennej, zakładano nam kajdanki. Znaczy, próbowali nas po prostu traktować jako takich naprawdę bandytów. No. Później oczywiście ta decyzja została zdjęta i całe szczęście. To mieliśmy cele koło siebie. I słyszałem, jak Mariusz Kamiński opiera się i mówi: nie założycie mi kajdanek. I rzeczywiście odstąpili później strażnicy i mu nie zakładali tych kajdanek, ale rzeczywiście próbowano nas taką, no, chyba złamać, stosując takie metody, powiedzmy, no, które ciężcy kryminalni przestępcy, wobec których takie się decyduje. Także no, następnego dnia nas rozdzielono. Taka była sympatyczna sytuacja, kiedy ja wychodziłem i pierwszego wyprowadzono, krzyknąłem na korytarzu: Mariusz, zabierają mnie. Mariusz wszedł, krzyknął: Maciek, trzymaj się, jeszcze pokażemy. I tam padło słowo, którego cytować nie będę, ale rzeczywiście Mariusz był niezwykle twardy w więzieniu. Mnie przywieziono do Przytu, to jest nowe więzienie pod Ostrołęką. No, dobre warunki, ale także tak czułem dobrą, no, jak gdyby nie było tam żadnych takich prób represjonowania mnie i tak dalej. Wszystko zgodne z regulaminem. Trochę narzekałem, że nie udzielono dodatkowego widzenia mojej żonie, no ale taki jest regulamin, takie są zasady. Czyli raz wszyscy pan mógł tak zobaczyć żonę. Jest przepis, że 2 razy w miesiącu i raz następnego dnia po zatrzymaniu moja żona mnie widziała na Grochowie. Następne widzenie było w Przytułach. No i musiałbym czekać do końca stycznia, żeby w lutym dopiero następne 2 widzenia były. No takie są przepisy i dyrektor był tutaj konsekwentny. Niemniej jednak, no, rzeczywiście nie było tutaj żadnych takich wrogich zachowań, wręcz przeciwnie, czułem takie zrozumienie ze strony strażników więziennych. Tam już było ciepło w Przytułach. Powiedział pan, że miał pan telewizor, że oglądał pan telewizję. Jak pan słyszał konferencję prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił: jest akt łaski, to co pan pomyślał? Znaczy, tych konferencji było kilka, pamiętam, że konferencja, tak, bo była konferencja pierwsza, gdzie pan prezydent ogłosił, że rozpoczyna tą procedurę. No, zastanawiałem się, jak długo minister Bodnar będzie przytrzymywał te papiery i jak długo będziemy czekać na tą opinię. No, ale oczywiście różne miałem nastroje w więzieniu. Głodówka, to naprawdę organizm działa różnie. Natomiast przyznam się tak, rzeczywiście to, co robili ci, którzy przychodzili pod więzienie, to było coś wspaniałego. To było dla mnie wielkie przeżycie emocjonalnie. Byłem wzruszony. Ładowało mi to akumulator, dawało to mnóstwo energii, dawało mi to takie poczucie wiary, ogromną pociechę. I na początku rzeczywiście tam słyszałem krzyki różnego typu więźniów, takie wulgarne. Zresztą podobne jak wulgarne krzyki w Sejmie można czasami usłyszeć, zamaskowane kilkoma gwiazdkami. Prawda? Tutaj ta zbieżność, prawda, jak opozycja, obecna władza krzyczy, czy posłowie obecnej władzy i więźniowie, jest taka bardzo znamienna. Ale później rzeczywiście wydaje mi się, że więźniowie, no, zaczęli się zastanawiać, jak to jest, że jednak ci ludzie w śniegu, w mrozie, naprawdę w wietrze, bo tam wiało, tam czasami było minus więcej niż 10 stopni, stoją. No coś w tym jednak jest, że to nie jest jakaś sytuacja zwykła, to jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, że tym ludziom się chce
po co oni to robią, prawda? Stoją codziennie po 2 godziny od 18 do 20 i krzyczą: panie redaktorze, to było naprawdę coś wielkiego, co zrobili ludzie, którzy przychodzili pod więzienia i dodawali nam otuchy. To wielkie dzieło. Jeszcze raz podziękuję za to tym wszystkim, którzy się modlili, tym wszystkim, którzy pisali listy, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy demonstrowali, którzy chociażby myślami się z nami łączyli. Prezydent użył aktu łaski, ułaskawienia. Pan Bodnar, który przesłał papiery prezydentowi, nie rekomendował ułaskawienia. Powiedział: zamknąłem się w kancelarii prawnej, przeczytałem 38 tomów akcji i nie rekomenduję. I no co mam powiedzieć? Dobrze, a sytuacja... Słyszałem tylko, że ktoś użył takiego tytułu rzeźnik praw obywatelskich wobec Bodnara. Bardzo mi się ten tytuł spodobał. I jeszcze do tego doszły wypowiedzi agenta Tomka. To też kolejny element jakiejś układanki. Wypowiedzi pana Giertycha, który jest od rozliczania, delegowany do rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko oczywiście też się pan śmieje, bo... Ja powiem tak. Oczywiście to były te 2 tygodnie, kiedy wszyscy widzieli, że my nie możemy się sami bronić. No więc dawaj, będziemy ich kopać przez te 2 tygodnie, bo nie mogą się bronić. I tu żaden agent Tomek nie jest żadnym problemem. To jest nieszczęśliwy człowiek, który w pewnym momencie zszedł na złą drogę i kiedy wymiar sprawiedliwości zaczął się dobierać do niego, a my żeśmy odmówili jego obrony, bo takie żądania wobec nas formułował i może o tym zaświadczyć nie tylko Mariusz czy ja, ale także na przykład Ernest Mejda, który do którego ten dzwonił i żądał, żeby mu pomóc w jego problemach osobistych. My żeśmy odmówili, że jest wszystko okej, to broń się sam. Bierzemy odpowiedzialność za to, co robiłeś w CBA, nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robiłeś sobie sam biznesowo i tak dalej. No i jak się okazało, że on ma zarzuty, to uznał, że przypomina sobie jakieś rzeczy po 15, po 20 latach i będzie nas tutaj handlował tym, to znaczy uzna, że jeżeli nas obciąży, to może liczyć na łagodne potraktowanie, czy nawet bycie świadkiem jakimś tam koronnym. To jest oczywiście niedorzeczne. To jest niedorzeczne. On ma zarzuty za fałszywe zeznania właśnie w naszej sprawie. Prokurator mu to postawił, chyba jest nawet akt oskarżenia. Ale to nie jest problem. Nie jest problemem ten nieszczęśliwy człowiek. Problemem są wszyscy dziennikarze, tak zwani, z głównego nurtu, którzy dają łabę, wiedząc, że jest to człowiek niewiarygodny. To jest problem. Ja zastanawiałem się, jak daleko posuną się oni, żeby nas opluć, żeby nas pognębić, żeby nam dokopać. No, słyszałem, że nawet dowiedziałem się o tym później, że hejtowano moją żonę za to, że moja żona no jak gdyby stwierdziła, że nie jest w stanie obsłużyć pompy ciepła, bo nie umie, bo ja to była moja rola w domu i pokazywano jej termostat i mówią, to się tak przekręca termostat. No to jest szyderstwo takie. Szyderstwo wobec osoby, która, no jest jakiś normalny podział obowiązków w domu i nie kopano tylko na nacku, zaczęto kopać nasze rodziny. No, obrzydliwe. Niech się wstydzą ci, co robili. Jest godzina 7:44. Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. To jeszcze na chwilę do sytuacji prawnej, bo jest tak. PKW poprosiła marszałka Hołownię o dokumenty, na podstawie których ma dokonać czego? Wygaszenia mandatu i wskazania nowych posłów, tak? To jest PKW. PKW poprosiło go o podstawę prawną jego pisma, kiedy domaga się wyznaczenia nowych osób na nasze mandaty. To mniej więcej tak, żeby nasi słuchacze zrozumieli. I to znaczy, że PKW de facto uznaje, że my jesteśmy posłami i uważam, że to całkiem prawidłowo PKW działa i nie ma tutaj chyba żadnych wątpliwości. I jeszcze jest inna sytuacja w tym galimatiasie prawnym, inna sytuacja pana, inna sytuacja Mariusza Kamińskiego. A powinna być identyczna. Bo w Dzienniku Ustaw opublikowano, że wygasł mandat Mariusza Kamińskiego, a nie opublikowano, że pana mandat wygasł, tak jest? Tak.
No dobrze, to już nie będę pytał, co się zdarzy. Niezły chaosik zgotował pan marszałek Hołownia pod dyktando Donalda Tuska. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy Hołownia zacznie żałować tego, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Jest wyjście z tej sytuacji? No, jest wejście do Sejmu. To jest wyjście z Sejmu. Zobaczymy, co będzie. Już. Zobaczymy. Jesteśmy w dobrych nastrojach. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Dziękujemy za pozdrowienia. Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza. Był gościem Poranka Wnet. No i co, panie pośle, teraz zrobimy kronikę paryską, prawda? Tak. Może być. No to dobrze. To w takim razie przenosimy się do Paryża i za chwilę usłyszą państwo głos Piotra Wita.